Witam 2 stycznia. Zobaczcie, właśnie skończyłam bielenie drzewek. Troszeczkę za późno, bo się to powinno robić w grudniu, ale pięknie pobielone. Nie bielimy przed robakami wiosną. Bielimy po to, żeby nasza kora się, nasza kora się nie nagrzewała i nie pękała. Biel teraz będzie odbijało nam słoneczko i nie będzie wybudzało nam na przykład czereśni. Tu wybiałkowałam również jabłonkę i z nudów sobie pościnałam przekwitnięte słoneczniki szorstkie. Tu mamy bardzo dużo liści, które chronią nam rośliny. I tak sobie bieliłam i zerkałam, mówię, dziwaczka nie wykopałam, ale to dziwaczek żółty, mam go w domu. Co robi nam śnieg? Mieliśmy minus 17, już Wam powtarzałam. Zobaczcie, tutaj mam dziwaczka, bulwę. I ona jest zdrowiutka. Zobaczcie. Jakby to była już wiosna, ten dziwaczek twardy przezimował. Nasionka przezimują. Jeżeli nie wykiełkowały, to sobie odbiją fajnie wiosną. Ale dziwaczka, jakbyśmy zabezpieczyli na zimę, też by nam przetrwał. Był śnieg, tu jest nadgnita część. A tu już ta, co nadgniła, odpadła. I tutaj mamy już, zobaczcie, zdrową tkankę. Także ta bulwa dziwaczka przetrwała. Ale to nic. Zobaczcie na to. Tutaj mamy pozostałości po kannie, której mam bardzo dużo. Pięknie się rozrasta. I taką małą kępkę sobie zostawiłam. Bo naprawdę już nie mam gdzie wsadzać. I również kanna jest zdrowa. Również przezimowała pod warstwą śniegu. Zdrowiutkie, zobaczcie, korzonki. Także kanna też dała radę. Trzyma się mocno. A więc śnieg bardzo dużo chroni. Zostawimy. Może da radę. Będzie dzielną bestią. I będzie zimowała sobie w gruncie na stałe. Oczywiście dużo wykopałam i mam ją na strychu. Ładnie zimuje. Tutaj też trzeba by było porobić porządek, no ale to jeszcze czas. Zdenerwowałam się troszeczkę. Pamiętacie, jak wysiewałam białą malwę? Mam nadzieję, że nasionka zostaną. Przyszedł kotek, wszystko mi tutaj wymieszał. Wszystkie nasionka były do góry nogami, nasionka siewki już. Mam nadzieję, że tu jakaś przetrwała, która nie wykiełkowała z nasionka. Chociaż widzę, tutaj są nasionka, to wykiełkuje mi z powrotem na wiosnę. A te, co wykiełkowały, kotek się nimi zajął i je wszystkie poprzewracał. Także biała malwa, zobaczymy, czy nam coś odbije. Mamy 14 stopni, gęsi wracają. Biedne nie wiedzą, co mają zrobić. Gunerka odkryta, pani już podeschła. Będzie trzeba ją z powrotem zabezpieczyć, bo mają deszcze padać. Ale tak jak ona, i również basia się wietrzą. Budę basio też ma otwartą, też się wietrzy. A ja chodzę tylko co nieco ścinam takiego suchego, starczącego, żeby z domu wyjść. Jeszcze zobaczyłam, że mam bardzo duże hiacenty. Zobaczcie, moje hiacenty pokazały już pączki kwiatowe. I one, jak nie będą śniegu, nam przymarzną. A więc jak przyjdą przymrozki, a nie będzie śniegu, będę chodziła i szukała roślin, które już za bardzo nam wyszły i będzie trzeba nawet taką warstwą liści sobie je skopczykować. Na rabatkach liście znikają, czczownice je kompostują. Tutaj mamy liście z wierzby. Także chodzę, o, ścinam takie patyczki. Tutaj akurat mamy sucha, to można pourywać. Także nie nudzę się. Coś tam sobie robię. Muszę wody przynieść do domu z beczek, bo napadało. Będziemy podlewać roślinki w domu deszczówką, bo to najlepsza woda. No i co? Będzie trzeba już myśleć o wysiewach. I mam dobre wieści. Zaczyna kiełkować nam w domu pięknotka.
Czyli tutaj nasionka, co są w środku, ładnie zaczynają kiełkować. Zaraz przejdę Wam, pokażę. Tylko nie w tej, co siałam i trzymam w chłodnym, tylko kilka nasionek wysiałam sobie w domu. Postawiłam na szafkę, podlałam i zapomniałam. Ja tam zaglądam, kilka siewek uschło, a kilka się już fajnie podniosło. Tutaj mamy rozplenicę. Nie ścinam dopiero wczesną wiosną. Tak przymarzają nam, kochani, miecznice szerokolistne. Ale to jest normalne. Ona była tutaj nad poziomem śniegu i te listki nam przymarzły, ale pięknie nam odbije. Tutaj są sieweczki, które w tym roku ładnie nam zakwitną. Dużo jeszcze mamy sprzątania. Także pomału będę sobie ogarniała, ale nie ściągamy, kochani, liści z rabatek, bo dopiero mamy styczeń i zapowiadają mrozy. No zobaczcie, tutaj mam też bałagan, zetnę sobie liście, pozostałości po zawilcach, a tutaj mamy boży kwiat, który wydaje nam nasionka, otwiera się, wysuszyły się torebki nasienne. No, są tam nasionka, także wyzbieramy. Są, czy już się wysypały? Są takie drobne. Można je wyzbierać, rzucić albo wysiać sobie w domu. Też już stratyfikacje przeszły, bo mroziło. Ale tutaj mamy mchu. Już się wiosny doczekać nie mogę, kiedy będę ćwiczyć mięśnie, płód i pośladków. No, ja się biorę jeszcze za grabienie. Co nieco sobie wyzbieram z trawnika, żeby było ładnie. A Was zabieram do domu. No i zabrałam sobie z ogrodu nasionka boży kwiatka. Boży kwiat, tak się nazywa. I będę sobie go siała w domu. Ale nie dzisiaj. Jak będę siała, oczywiście Wam pokażę. Teraz tylko zabrałam, bo jak wiatrek wieje, wszystkie nasionka nam się wysypują. Są bardzo drobne. Tutaj może Wam pokażę z 5-groszówką z 1992 roku. Dobra. Ja sobie to wrzucę do pojemniczka i będzie czekać. Tylko podpiszemy, co to jest. Jeszcze tutaj bardzo solidnie sobie otrzepię. I wszystkie nasionka wyzbieram, będziemy siać. U mnie w ogrodzie się już wysiał różowy boży kwiat. Białych siewek nie widziałam, to jest koloru białego. Także chcę mieć go więcej. Tu niektóre są nasionka, a niektóre to są po prostu resztki z nasiennika. Także to nie wszystko to są nasionka, tylko to jest tak strasznie drobne. O, widać, te bardziej okrągłe to są nasionka. Dobra. Podpisuję, wrzucam do pojemniczka. A teraz przechodzimy, pokażę Wam sieweczki. Sieweczki, to jeszcze nie siewki, ale coś się zaczyna. Coś się zaczyna, tak jak mówiłam, może dużo lepiej by to wyglądało, tylko ja o tym zapomniałam. To jest mikruś 1 i tutaj po lewej stronie i po prawej są dwa mikrusie. To jest sieweczka, jeszcze nawet liścieni, nie, liści właściwych, a nie liścieni nie ma. To jest siewka pięknotki. A po czym poznaję? Bo na łebku ma jeszcze nasionko. O, tu będzie lepiej widać. No, także pięknotkę można uzyskać z nasionka. Ja sobie przyniosłam pudełeczko z nasionkami, tu mamy szachownicę i tutaj po tej stronie mamy właśnie pięknotka. One stały w chłodnym. Teraz je podlałam, nakryję je woreczkiem i zobaczymy, w jakim tempie wykiełkują nam tutaj. Chociaż patrzcie, zobaczcie, też już kiełkuje tu. Czekajcie, tu, tu. Nie wiem, może uda mi się lampę włączyć. Ale teraz mi lampę. O, widać sieweczki. Tutaj, tu zaczyna wychodzić nam pięknotka, bo to tutaj, to zielone chude, to nie pięknotka, to będą chwasty, bo ziemia jest skretowiska, to jest właśnie ten minus. Chyba że wyparzymy, dopiero damy nasionka.
Ale takie rozróżnianie i plewienie w domu, super sprawa. Dobra. Także tutaj pięknotka też nam kiełkuje. Teraz bardzo fajnie widać. Tutaj macie o tą sieweczkę. Zaczyna wychodzić z nasionka. Ale zostawię, nakryję. Je zostawię w domu. I będziemy czekać. Szachownica też na razie cisza. Także Boży kwiat, szachownica i pięknotka. Oraz troje się amerykańska. Tutaj już liścienie nam zamierają. Najgorsze jest to, że widzicie te plamy? Dopadują przędziorek. Taką małą roślinkę będę zraszała od dołu. Ale stanęła w miejscu, w chłodnym. O, teraz widać, że jest atakowana przez przędziorka. Ma te takie plamki na listkach, także trzeba ją zraszać, bo nam nie przetrwa. Ale daje radę. A kiedy my ją wysiali, nie pamiętam. Na waciku było, jest tam gdzieś filmik, jak wysiewałam metodą wacikową. No, u mnie zaczyna się sezon. Chyba kilka nasionek znowu dzisiaj wysieję. Ale to następnym razem Wam pokażę. Jak znajdę chwilę, będę coś siać. A tutaj wtykłam sobie kilka gałązek urwanych barbulki. I zaczyna mi pięknie już puszczać listki. Ale puszczanie listków nie oznacza, że ma korzonki. To w każdej chwili może odpaść. Ponieważ ona ciągnie soki z gałązki. W tamtym roku właśnie tak zrobiłam. Poobcinałam same końcówki, wtykłam w ziemi, kilka sadzonek mi się tam przyjęło, jedna mi przetrwała, dałam teściowej. A tą mam nadzieję, że pięknie mi się coś ukorzeni, bo kolega chciał, pszczelarz Janusz, i mam nadzieję, że zrobię mu niespodziankę, wysyłając z korzonkami. I na koniec piękna, pachnąca kalia. Dziękuję kochani za obejrzenie. Tutaj co nieco zielone stoi. Słoneczko zaczyna świecić. I aby do wiosny. Jeszcze 80 parę dni. Cześć.